Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Jak powszechnie wiadomo, dzisiaj w modzie wszystko, co jest eko i bio, jest na topie. Stąd też recenzja tego, a nie innego zestawu. Ekologiczna kawiarnia w Hard Lake City kosztuje katalogowo 120 zł bez grosza i składa się z 314 elementów. Ale to kupicie ten zestaw taniej i to dużo taniej, to znaczy w momencie kiedy nagrywam recenzję, to widzę, że jest dużo taniej, więc się na pewno opłaca. A co w środku? No, mamy tutaj dwie mini laleczki i jedną tą taką, nie wiem jak ją nazywać, mikro laleczkę, no tą laleczkę dziecka, która pojawiła się w moich rękach pierwszy raz przynajmniej w kalendarzu adwentowym Lego Friends w ubiegłym roku. No i mamy właśnie taką ekologiczną kawiarnię. Mamy tutaj kanapkę, mamy jakiś napój, mamy też stoisko z jakimiś szejkami. Ja rzadko kiedy recenzuję zestawy z serii Lego Friends na kanale, ale jak już trafia się jakiś, który przyciąga moją uwagę i uważam, że warto go pokazać, to właśnie to nastąpiło dzisiaj. I czy to był dobry wybór? Nie mam zielonego pojęcia, bo troszeczkę oceniłem ten zestaw po pudełku, troszeczkę przez pryzmat promowania właśnie takich rzeczy eko i bio, ale cóż, przekonajmy się, jak on wypada na żywo. Być może okaże się, że jest naprawdę świetny. Jeśli ktoś by mnie spytał, za co cenię serię Lego Friends, to powiem, że zdecydowanie za design pudełek. One są naprawdę świetne. No mamy tutaj też w ogóle trochę roślinek, więc one mogą nam się przydać. Nie do końca przekonują mnie te naklejki, bo już widać nawet na pudełku, że one tak niezbyt idealnie wyglądają na szybach. Mamy tam te takie, wiecie, delikatne jakby paproszki, które gdzieś się dostały. No nie jestem tego fanem i w ogóle tych naklejek tutaj troszeczkę jest, które od razu też rzucają się w oczy. Ale okej, przymknę oczy i nie będę na to patrzył. Fajnie też wygląda ten dziadek z łysą główką. Myślę, że pod tym kątem to akurat no, będzie z czego się pośmiać. Tutaj mamy też w ogóle o segregację śmieci, więc więcej rzeczy możemy się nauczyć z tego zestawu. I fajnie, że takie właśnie edukacyjne tematy w te zestawy są wplecione. W środku niestety ta kawiarnia nie wygląda już jakoś tak mega oszałamiająco, ale zestawy Friends stawiają na taką bawialność, na odgrywanie scenek, więc to też trzeba mieć na uwadze. Od przodu spoko, a od środka już właśnie mniej. Dobra, wyjmijmy w takim razie zawartość. O, widzę, że instrukcje są ponumerowane, więc na pewno jest więcej niż jedna. Tylko pytanie, czy są dwie, czy są trzy. Wow, 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 trochę tego jest. No dobra, na początek, skoro już ten element wpadł mi w ręce, spoko, bo można to wykorzystać w jakichś takich na przykład elfickich tematach. Jeśli chcecie sobie zrobić właśnie takie elfie balkony, śmiało te elementy możecie wykorzystywać. Gdzieś tu jeszcze powinien znaleźć się drugi z nich. O, i jest. Naklejki, wow, naprawdę spory arkusz. Ja myślę, że Speed Champions ma podobnej wielkości arkusze naklejek. Oczywiście samych naklejek tam jest więcej, ale jeśli chodzi o wielkość, o format tego arkusza, no to bywa podobnie. Worków całkiem sporo jak na zestaw w tej kategorii cenowej. Instrukcja jedna grubsza, a tutaj z tej zdecydowanie takiej cieńszej, nie rozumiem tego patentu, po co to tak rozdzielać. Tu sobie budujemy, no ten taki, jeżdżące stanowisko do sprzedawania koktajli, tak to nazwijmy, plus jeszcze trochę szamki, jakieś stoliki i oczywiście dwie z laleczek. No dobra, to ja w takim razie to idę zbudować, nie będę się już więcej na ten temat rozwodził. No to chyba śmiało możemy się już wybrać na tą biokawę i eko-koktajle i oczywiście pewnie coś z jarmużem, żeby było jeszcze zdrowiej. Co my tutaj mamy? Myślę, że całkiem sporo jak na tę cenę i tych gabarytów zestaw. Naprawdę dzieje się całkiem dużo. Zaraz sobie to wszystko pooglądamy. Najpierw może zobaczymy te wszystkie drobniejsze elementy, a potem przyjrzymy się kawiarni. No to tak, trzeba gdzieś kupić, żeby potem usiąść i to zjeść, ale na początku trzeba się zachęcić, żeby tam przyjść. No i żeby zachęcić, tutaj mamy taki niewielki baner reklamowy, który został zrobiony z dwóch klocków. Mamy skos i mamy tajla, na którym pojawiła się naklejka z cennikiem, a po prawej stronie możecie zobaczyć stolik, który został przyozdobiony taką kraciastą ceratą, no i pufy, na których też można sobie wygodnie usiąść. A na stoliku jeszcze znalazło się miejsce dla, no na pewno nie burgera, to jest pewnie zdrowa kanapka. Po lewej stronie z kolei możecie zobaczyć taką jakby rikszę, na której serwuje się pewnie same pyszności. Po boku widzimy, że mamy tutaj butelki z koktajlami, które fajnie wyglądają, bo zostały tutaj użyte te podstawki do minifigurek, które oczywiście mają imitować słomki i też takie nakrywki na te koktajle. No i tutaj co mamy? Koła, można sobie jeździć wygodnie, jest nawet daszek, no i też znalazł się nawet jakiś taki wielki blender i żeby oczywiście na rowerze jeździć bezpiecznie, jest też kask, który osoba, która
która pilotuje ten pojazd, naprawdę dziwny, może oczywiście włożyć na głowę. A jak wygląda kawiarnia? Oczywiście kolorowo musi przyciągać uwagę przechodniów. Po pierwsze, możemy sobie wejść do środka, mamy drzwi, jest otwarta i jak widać, tylko coś drzwi się przyblokowały. O, teraz powinno pójść lepiej. Mamy oczywiście tutaj też te naklejki, które zdobią witryny, ale niestety nie wyglądają zbyt dobrze, no bo często te transparentne gdzieś tam łapią jakieś takie paprochy, nawet w momencie, kiedy je nakleimy i jest wszystko ok, to po czasie niestety już tak dobrze nie jest. Na górze nad wejściem widzimy kanapkę, widzimy też wielki kubek z napojem i napis kafe. To akurat wygląda bardzo dobrze i myślę, że te elementy fajnie kontrastują z tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Naprawdę to do siebie pasuje. Z tej strony mamy jakiś taki niewielki zagajniczek, gdzie zakładam rosną wszystkie te bio i eko rzeczy. I to tak rosną, że nawet marchewka wyrosła ponad powierzchnię ziemi, druga jeszcze gdzieś tam jest głęboko w ziemi, a tutaj zakładam, że to pewnie sałata. Z kolei w tym miejscu rosną wiśnie, ale wiśnie rosną na drzewach, a nie jako winorośl. Ale nieważne, przejmij na to oko. I tutaj znajdziemy jeszcze marchewkę, która została zebrana, no ale jak wiadomo, biomarchewka nie musi ładnie wyglądać i dlatego ta widocznie tak bardzo mocno odbiega wizualnie od tej tutaj. W tym miejscu jeszcze znajduje się troszeczkę właśnie chyba jakiejś takiej winorośli, która obrosła ten daszek, a co w środku, bo tutaj też trochę się dzieje. Po lewej stronie mamy kuchnię, tutaj oczywiście obowiązkowa segregacja odpadków, a w tym miejscu można przygotować trochę jedzenia. Nawet tutaj w lodówce znalazł się chleb, który gdzieś tam głęboko jest schowany. W tym miejscu sałata i pewnie jakieś inne składniki do bardzo zdrowych kanapek, no ale keczupem jak się poleje, to wiadomo, że będzie smakować każdemu. Tasa, łyżka, jakieś podstawowe przybory są. No i w tym miejscu mamy centralną część kawiarni, mamy naprawdę szeroki wybór kanapek z różnego rodzaju pieczywa, mamy kolejny stół i pufę, gdzie oczywiście możemy usiąść, a tutaj zobaczyć, co miejscowa restauracja serwuje. No i oczywiście jest kasa. Można tutaj, zakładam, że zamówić kawę, bo chyba to jest ekspres, jest kubek, jest zapewne mleko i tutaj też znalazła się kasa fiskalna, więc i jak wiadomo, paragon trzeba wziąć, a potem na przykład wygrać. Była kiedyś loteria paragonowa, nie wiem, czy to dalej istnieje. W każdym razie, konstrukcyjnie, zabawowo, gdybym był małą dziewczynką, to bym się jarał, bo naprawdę to jest bardzo fajne właśnie po to, żeby się pobawić, żeby podgrywać scenki. Tutaj w środku, wewnątrz nie mamy jakichś takich, wiecie, super ekstra fajerwerków, ale naprawdę do zabawy jest świetnie. A z przodu jeszcze raz. Przyciąga wzrok? No przyciąga, jest kolorowo, jest ładnie, trochę te takie neonowe, pastelowe kolory, naprawdę daje to radę. To jeszcze rzut oka na mini laleczki, dwie dorosłe, jedna dziecko. No i jeśli chodzi o najmniejszą z nich, mamy tutaj jakąś dziewczynkę, która jest bardzo ucieszona z tego powodu, że przyszła, zakładam, że nie napić się kawy, no bo chyba takim maluchom to jeszcze kawy się nie daje, ale mamy fajne nadruki na torsiku. Druga z laleczek to już dorosła pani, tak zakładam, przynajmniej na taką wygląda, która oczywiście obsługuje w tym miejscu. No i tutaj też mamy szeroki uśmiech, mamy jakieś takie rude włosy i też nadruk na torsiku. No i jeśli chodzi o buty, one też myślę wyglądają całkiem sympatycznie, ale najlepszy jest dziadek. Dziadek, który ma taką łysą główkę, no i tutaj też ubrany, wystylizowany jest właśnie na takiego klasycznego dziadka gdzieś tam rodem z filmów. Jest mucha, jest taka kamizelka w rąby, naprawdę klasyka, ale wygląda myślę przyzwoicie. No i myślę, że też wielu osobom seria Friends kojarzy się z tym, że mini laleczki głównie to są dziewczyny, a tutaj jak widać może być pan i to w nieco podeszłym wieku, ale bardzo żwawy. Seria Friends nieczęsto gości na moim kanale, ale jeśli już się pojawia, to cóż, jakby nie patrzeć, zachwycam się nią. Może gdybym był kilkuletnią dziewczynką, to chciałbym mieć naprawdę na strychu same zestawy z serii Friends, ale nie jestem i to może przez to. W każdym razie widzę tutaj naprawdę mnóstwo rzeczy do bawienia się, do odgrywania ról. Jak też sobie przypominam lata dzieciństwa, co prawda było to dość dawno, to też bawiłem się w sklep. To czemu nie bawić się w kawiarnię? Przy pomocy klocków właśnie takich, bo naprawdę tutaj myślę, że te bogate kolory, też właśnie wiele takich elementów, gdzie możemy że parzymy kawę, że obsługujemy gości, że serwujemy kanapki, jest tego naprawdę sporo. W zestawie, który jest nieduży i też kosztuje niedużo, więc myślę, że bardzo dużo pozytywów w jednym kartonowym pudełku wypełnionym po brzegi klockami. Cóż mogę powiedzieć? Naprawdę szczerze rekomenduję. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.